Klasztor w Jędrzejowie jest najstarszym opactwem cysterskim na ziemiach polskich. Mnisi przybyli tu około 1140 roku i od tego momentu zaczęli intensywnie wywierać wpływ na gospodarkę, architekturę, duchowość, naukę i nawet mentalność mieszkańców okolicznej ziemi. Losy miasta były bardzo ściśle związane z losami opactwa. Sama struktura budowli klasztornych, jak i wystrój kościoła uległy wielokrotnym zmianom pod wpływem licznych zawirowań dziejowych. Najstarszym zachowanym fragmentem jest wieża świętego Wojciecha z roku około 1110 oraz północny fragment krużganku klasztornego. Na uwagę zasługuje również nagrobek Pakosława Mstyczowa, kasztelana krakowskiego, wielkiego dobrodzieja klasztoru, zmarłego w 1319 roku. Według niektórych historyków jest to pierwsza osoba świecka, niepochodząca z rodu panującego, pochowana na terenie Polski. Największe i zachowane do dnia dzisiejszego zmiany zostały dokonane po pożarze w 1726 roku. Powstał wtedy barokowy ołtarz poświęcony wniebowziętej Najświętszej Maryi Pannie. Na bocznych ścianach prezbiterium przykuwają uwagę bardzo bogato zdobione późno-barokowo stele zakonne dla 26 mnichów. W zachodniej ścianie nawy głównej wyróżniają się okazałe, monumentalne, późno-barokowe organy, które posiadają niepowtarzalne brzmienie, bowiem zachowały się w swej oryginalnej postaci wraz z unikatowymi na skalę europejską rozwiązaniami technologicznymi. Są wykorzystywane co roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, który składa się z 9 koncertów od 2 lipca do 28 sierpnia z udziałem światowych sław muzyki. Najbardziej znaną postać jędrzejowskiego klasztoru, święty Wicenty Kadubek, autor pierwszej polskiej kroniki, Kronika Polonurum, przypomina kaplica, w której przechowywane są jego relikwie w pozłacanej i posrebrzanej trumience. Kaplica ta stanowi centrum wciąż żywego kultu świętego Wincentego, którego często nazywa się ojcem kultury polskiej. Święty Kadubek jest patronem Jędrzejowa od 26 lutego 2013 roku. W ostatnich latach ogłoszono go współpatronem diecezji kieleckiej, a Rada Europy wpisała opactwo cysterców w Jędrzejowie w europejski szlak monastyczny. W ostatnim czasie w podziemiach zakończyły się prace remontowe. Z dawnej kotłowni utworzono muzeum cysterskie, a eksponaty i znaleziska archeologiczne przybliżają nam działalność zakonu sprzed kilkuset lat. Od czasu zakończenia przebudowy piwnice cieszą się dużą popularnością wśród turystów oraz ludzi miejscowych. Ciekawostką jest to, że od 11 października 2014 roku odbywa się bieg cysterski na cześć uczczenia miejsca pamięci błogosławionego Wicentego Kadubka. Na przestrzeni wieków jędrzejowskie archeopactwo stało się niezwykle bogato zapisaną księgą, na której kartach znajduje się historia licząca niemal 900 lat.